Nietykalne są elementy stanowiska. Plac manewrowy zdali nieliczni. Dziś ciąg dalszy egzaminu. Jazda w ruchu miejskim. Stop, 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 stop. Słyszał pan i widział to, czy nie? Część dziewiąta. Błądzą ci, którzy podczas wojny oczekują tylko powodzenia. W trakcie egzaminu największym wrogiem kursanta są nerwy. Zwłaszcza, że obok zamiast miłego instruktora siedzi surowy egzaminator z długopisem w ręce. Ja będę wydawał polecenia co do kierunku jazdy. Jeśli nie będę się nic odzywał, jedziemy tak jak... Prosto. Możemy? Możemy. Tutaj tędy. Jak pani miała zielone, to pani nie jechała. Ja się zatrzymałam dlatego, że musi być czerwone, prawda? Przy czerwonym świetle muszę się zatrzymać. No ale akurat wtedy, kiedy pani mogła jechać, to było zielone. Ono się dopiero zmieniło, bo jakbyśmy się zatrzymali. Sygnalizacją w lewo. Zastanowić, dlaczego ten samochód właśnie, dlaczego, skąd wynika błąd? No, za szybko w sprzęgło. Nie. No teraz, skoro pani już wyłączyła na luz, samochód był na trzecim biegu. Z trójki pani starała się ruszyć. Aha, i dlatego. Szóstego czerwca o godzinie 15 Beata ma prawdziwy egzamin. Już kilka godzin wcześniej wychodzi z domu. Beata potrzebuje długiej chwili skupienia i samotności. Dobrze pamięta wszystkie swoje błędy z egzaminu próbnego. Niech się pani zastanowi. Nie mogę wjeżdżać, jest zakaz wjazdu. Więc albo w prawo, albo w lewo. Niech się pani zastanowi. Czy to akurat taka alternatywa jest tutaj na miejscu? Tu pani te znaki wszystkie widzi? Więc jest nakaz wjazdu w prawo. No. Tak, mogę w prawo. No, strzałka zatrzymała się przy czerwonym świetle, więc mogę. A kierunkowskaz kto włączy? Te samochody, które jadą, one tu mają pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu. Pani wjeżdża, skręca pani w prawo, ale warunkowo. Tak. No. Proszę ruszyć. Ruszamy, ruszamy. I przed tym pierwszym pojazdem zatrzymamy się po prawej stronie i zjeżdżamy, zjeżdżamy, szybciutko, tak? Jeszcze jedziemy, jedziemy do przodu, jedziemy. Przysiadamy, dobrze. Proszę pani, więc od samego początku jeździ pani mało dynamicznie. My się praktycznie rzecz biorąc
posuwaliśmy cały czas zbyt wolno. W tempie żółwia. Trzecia sprawa, no to zachowanie tam na tym skrzyżowaniu, gdzie była licytacja, jak jechać, to jest, powiem, że prawie że karygodne. Zapomniałam za drugim razem drugostazy. Zawracanie sobie zrobiłam. Na trzy. Mhm. Obo zawracanie i do tyłu. No. Zrobiłam sobie łuk, zrobiłam sobie zawracanie z kierunkowskazu. Mhm. Ale ja poprawiałam do tyłu wjazd bez kierunkowskazu. Parkowanie prostowate do tyłu niezaliczone. I dupa, fleki. I normalnie się zaraz rozpłaczę. Jak kogoś nie kopnę.